Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Zoli Gadajski. Dzisiaj będziemy przynosić to, co odwlekaliśmy na jednym z poprzednich odcinków, czyli Salmo Peus Redunctus. No teraz to pełnoprawny film będzie właśnie na jego temat i bardzo się boję. Bo mimo, że to jest pająk o słabej sile jadu, to jest bardzo szybki. Ogólnie psalmopeusy to są takie zdradliwe szmaty. Miałem psalmopeusa, może nie Wiktorii, ale właśnie to było Tapinohenius Violaceus, który kiedyś też należał właśnie do takiej podgrupy. Psalmopeus Violaceus chyba się nazywał. No także też to była taka zdradziecka, że tak powiem, panienka. No a dzisiaj właśnie lecimy, nie ma co przedłużać. Także wiecie, standardowo, włókno kokosowe. No i oczywiście przypominajka, że jest coś takiego jak serwer Mango Zjebawki, Discord, gdzie admin tego serwera mawia budujmy imperium, także serdecznie was tam zapraszam. Discord głównie o tematyce anime, ale znajdziecie tam tak naprawdę wszystko wraz z zakładką zwierzątka, na którą was odsyłam. W sumie kanał terrorystyczny, to podejrzewam, że może jak ktoś anime nie lubi, to może zobaczy sobie zwierzątka, albo po prostu zaciekawi się tematyką anime. A dajmy mu taką michę z wodą, z wody mineralnej. No i co? Tak naprawdę zastanawiałem się i zastanawiam się do teraz, czy powtórzyć wam informacje o tym Psalmopeusie, czy po prostu to przemilczyć. No i wychodzi na to, że jednak wam powtórzę to. Tak więc nasz wspaniały pająk Psalmopeus Redunctus zamieszkuje w rzeczywistości Amerykę Północną, Kostarykę, stąd też możemy właśnie wnioskować o słaby jad, ponieważ głównie pająki, które są w Ameryce Północnej, Południowej dysponują słabym jadem. Tuba korkowa, którą tutaj jest naprawdę fajna i pająk na pewno się ucieszy, bo ona ma z góry takie jakby wejścia. No po prostu wejścia jakby. I że ten pająk jest mały w miarę, to podejrzewam, że spodoba mu się takie po prostu łożenie, żeby to uzupełnić ładnie. Ciśniemy tu oczywiście robota greniferowy gdzieś. Tu na ziemię chociażby. To może to nie wygląda jakoś spektakularnie. No i oczywiście, żeby dopełnić cały klimacik, gdzieś damy roślinkę sztuczną na środek tutaj. Może schemat jest typowo powtarzalny, ale jak dla mnie to, no, pokiego ma być tu pusto, no. Nie oszukujmy się, lepiej wygląda jak jest gdzieś tam jakiś element, nie, niż jakby go nie było. No i dobra, że mi się kamienie pokończyły, to damy tu mech. I już jest cała aranżacja gotowa. Mam nadzieję, że z wystrojem nie przesadziłem, jak to tam było na różnych grupach terrorystycznych. No i proszę bardzo, tutaj tak to wygląda. I żeby dopełnić wam informacje o tym całym Redunctusie, to zaraz wam powiem całą resztę. On siedzi sobie tutaj na tym, więc może być problem trochę z przegonieniem go. Ja sobie już dam tu szkiełka. No i co tak naprawdę o tym Redunctusie mogę jeszcze powiedzieć? No trzymam go tutaj w temperaturze 26-27 stopni z delikatnym spadkiem w nocy. No i oczywiście z wysoką wilgotnością na poziomie około 75%. No i to w sumie tyle z tej teorii. Pająk, tak jak mówiłem na początku, dysponuje słabym jadem, ale możemy się przejechać, po prostu jest bardzo szybki. No i zastanawiam się, co właściwie się odwali, bo raczej nie zdążę go złapać, jak to miało coś wiecie, tutaj się pokminić. Zastanawiam się, jak w ogóle mam otworzyć go, nie? Totalnie nie mam pomysłu. No i że to jest samiczka, no to tutaj chciałem wam pokazać po prostu. Widać trochę szparska, no ale niestety na filmie odbija się światło, więc nie zobaczymy tego tak dokładnie. Żeby mi przypadkiem ten pająk nie piknął, bo nie ufam mu, w ogóle mu nie ufam, to weźmiemy i damy go sobie tutaj. Ja spróbuję po prostu wziąć i odwrócić
Właśnie, tylko to ruszyłem. Tylko to ruszyłem i już się zaczęło. Także... Ja bym go spróbował po prostu tu jakoś przepchać. Nie no, to trochę chyba nie wejdzie. Jeżeli nie nam chyba to... Dobra, wyciągłem ten wystrój, który tutaj był, bo mi przeszkadzał. W sumie to chciałbym taką jedną rzecz go tu wypuścić, żeby móc go po prostu wam pokazać. Ja także zrobiłem świetną rzecz, pająka wypuściłem na wolność. On sobie teraz tu chodzi. I chodzi, i chodzi. Chciałbym, żeby on po prostu stanął. Żeby móc go wam pokazać, wiecie? Dobra, stanął na chwilę. Stanął, zatrzymał się. Tu wiecie, walczyłem z nim, żeby on mi nie chodził. Tak by to, moi drodzy, wyglądało. Kurczę, taki złoty. Jakby złoty karapaks. To jest... On nie jest dobrze pojedzony. Jak widzicie. Taki odwłok z takimi jakby rudymi włoskami. No i tu ten kurczę karapaks to naprawdę bardzo fajny, taki złotawy. Nie no, bardzo, bardzo, ale widać, że to samica taka, te nogi ma masywne. No może odwłok nie jest jakiś spektakularny, bo tak jak mówię, głodna, a ciągle mi tu łazi. Także ja sobie tutaj spauzuję teraz i przekładamy go do terarii. Stwierdziłem, że po prostu przykryję go tym tutaj i spróbujemy go puścić po prostu tam do terraryjka. Nie mam jakiegoś elementu, gdzie mógłbym to tu podważyć. Niestety to nie pykło, moi drodzy. To trzeba kombinować innym sposobem. A w ogóle pająk nie jest tak rozbawiony, jak myślałem. Myślałem, że to będzie jakiś szatan, że on będzie sobie biegać. Bo normalnie tak jest, jak go karmię albo coś, to od razu tylko mi idziemy do góry lecieć, nie? A tutaj jakiś taki spokojny się zrobił, ale dobra. Może uda się go przepchać w taki sposób, skoro inaczej się nie da. No, także weźmy sobie kija. Teraz stawiam się, czy to wyjdzie tak, jak ja chcę. Dobra, to spróbujmy, czy on umie sobie podlecieć tu pod to, czy raczej nie, bo to jest wysmarowane bazyliną. No, chyba jednak nie umie. Pająk, moi drodzy, zeskoczył prosto do miseczki z wodą, która nie była napełniona. Bym się śmiał, jakby tam w ogóle woda była. To by było ogólnie takie XD, wskoczył sobie prosto do wody. No ale jest ogólnie git. Także dajmy sobie tutaj to, co mnie nauczyło, żeby nie igrać z naturą, że tak powiem. Thank you.
No jest fajnie, nie ma szpar, jak widzicie. W ogóle nie ma szpar i w sumie na filmie i w rzeczywistości szyby są tak czyste, że wygląda to po prostu jakby tu szyby nie było i czasem po prostu aż się wystraszę, że czegoś nie zamkłem. No i to by było w sumie wszystko. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie i do następnego odcinka. Na razie.